dzisiejszym odcinku przed wami DJ-owskie koło. I chodzi tutaj, widzę, dokładnie o koło, które zostało już dodane chyba jakieś 2 dni temu. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobimy wszystko, żeby po pierwsze wydropić nowego skina, który prawdopodobnie lekko ułatwi nam gierkę. A jeśli wy nam chcecie ułatwić, widzowie, zostawiajcie oczywiście łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. I słuchajcie, mamy tutaj w ogóle jeszcze jakieś inne skiny, czy to jest tylko jeden? Ewela, jak to jest? Właśnie już to sprawdzam, ale tak szczerze, ten pierwszy mi się najbardziej podoba i on prawdopodobnie lata tutaj w powietrzu. I ja teraz wybieram tylko takie skiny. A co do nowych skinów, to wydaje mi się, że chyba się tutaj powtarzają i tylko ten jeden skin jest nowy. Także jak możecie zobaczyć, mamy właśnie tutaj tego skina, ale żeby nie było za łatwo, w dzisiejszym odcinku oczywiście będziemy walczyć o kręcenia. Jak widzicie, na naszych kontach jest mega dużo gemów, ale na samym wstępie, jak widzicie, mamy jeszcze króliki do odblokowania i swoją drogą jest jeszcze jedno, czyli darmowe kręcenia, widzowie. Odbieramy pierwsze darmowe kręcenie, trzymajcie kciuki za jakieś gemy tutaj. No i widzowie, ja wam przypominam, że jeśli chcecie odcinki ze Stumble Guys, bo za niedługo w ogóle wychodzi kreatywny 2.0 w Fortnite, więc być może pojawi się więcej kreatywnego świata, to zostawiajcie łapy w górę. No jeśli nie będziecie zostawiać łapek w górę, to ja nie wiem, co, chyba się nie dogadamy. Fortnite przejmie wtedy Stumble'a? No być może, zobaczymy jak to będzie wyglądać, widzowie. A więc tak, mamy tutaj klejnoty. Zobaczmy, co będziemy mieli tutaj jeszcze z tego losowania. Mamy jeszcze jedno kręcenie. No i co? I przejdziemy sobie do meczu, który zadecyduje za chwilę, kto z nas może, a kto nie może kręcić. Mam nadzieję, że mi się uda wydropić gemy i za te gemy właśnie tutaj sobie pokręcę i wydropię nowego legendarnego skina. I w sumie, o! Czekajcie, 10 klejnotów? Nie, 3 żetony. W sumie tutaj w tym odcinku jest bardzo ciężko, bo jest tylko jeden skin i to nam tutaj zmniejsza szansę na wydropienie go. Także mam nadzieję, Rafał, że mi się uda wygrać z tobą i prawie 150 klejnotów. No dobra, nie prawie, ale będę miała 5 klejnotów tam. Zawsze coś tam. Rafał, kto wygra, to ile razy kręci kołem? Będziemy kręcić po 10 razy, wow. Czyli po 750 gemów, Ewela. Dobra, w takim razie pierwsza runda jest moja i ja tutaj robię winka. Jako pierwszy wybrałem tutaj Jungle Roll i wydaje mi się, że to jest dobry wybór, dlatego że jak wiecie, Ewela nie lubi tej mapy. Ewela, czy ty lubisz tą mapę, czy nie? Tak, czemu niby jej nie lubię? Ja ją lubię. A mi się wydawało, tak, że nie lubisz przez te kręciołki. Ja ją lubię, to jest jedna z fajniejszych, przyjemniejszych map, moim zdaniem, no i tutaj łatwo jest przejść. O, jakie ty masz fajne uszka. Ej, ale byłem blisko, żeby spać. Masakra, w ogóle nie widzę, czy ja w ogóle grałem tym nowym skinem. Nie, grałem. Ale fajnie on wygląda, ten króliczek. Napiszcie, czy wam udało się już uzbierać te wszystkie rzeczy. Wydaje mi się, że powinniście to uzbierać i w końcu ktoś ma z was coś specjalnego. Ewela nas tutaj wyprzedza, ale robimy teraz. Ej, zostaw tak. Mnie ten okay. Troll. W ogóle te twoje uszy strasznie trolują i to się wydaje, jakby tutaj ludzie byli. W sensie, wiesz, ktoś inny. Dobra, musimy Ewelę jeszcze złapać. Aj, nie udało się. Ej, a gdzie są inni w ogóle? Halo? Czy ktoś tutaj jeszcze idzie? To jest prywatny serwer i tylko ja i ty tutaj bierzemy udział, tak mi się wydaje. Ja mam tutaj jeszcze info, widzę. Kolejna runda będzie taka, że ktoś z nas na pewno odpadnie. Dobra, wchodzimy na metę i lecimy z drugą rundą. Tak jak Rafał powiedział, teraz niestety ktoś z nas odpadnie i w sumie tutaj mamy pokazane... Nie, już nam gola strzeli. Ty, Rafał, jesteś w niebieskich, tak? Tak, ja jestem w niebieskich. W ogóle ten królik jak fajnie wygląda. Ja stoję na bramce w takim razie. Idźcie. Ej, no stąd. To nikt nie będzie ci goli strzelał, bo tu same boty są. Jeden, jeden i dwa nie, i teraz nie. Trzy. Aj, prawie. Ej, wpadłeś do tego, wpadłeś do tego, dobra. Idę tutaj na twoją bramkę, patrz. Nie stoję na bramce. I dobrze, bardzo dobrze. Po dwa. Ewela tutaj gola strzela. Nie, patrz, nie, dobrze. Jest i Rafał nawet spadł. Dobra, brońcie, 4-2, czyli Ewela przychodzi do finału i tym sposobem... Patrz, 4-3. Nie! Tym sposobem Ewela, mam nadzieję, obronię to, obronię. Ej, Ewela, odejdź stąd. Wygram już 10 kręceń. Idź mi stąd, idź mi... 40 sekund, nie! No. Nie! Sama sobie strzeliłam. Ej, przepraszam, jak tutaj krzyczałam bardzo, ale... Ej, naprawdę? No, dawaj! Ej, co dobrze, u nas? Dobrze. No, na, nie wytrzymam. No, brońcie. Wow, 5-4, 31 sekund. 30 sekund. Dwie piłki tutaj, to nie może być prawda. Stój. O, no bez... Ewela, dobra. Bramki. Ewela, bramkarz, 22 sekundy, musimy to utrzymać. Dawać, strzelać. I Ewela przyjdzie do finału i tym sposobem wygrywa już 10 kręceń. Ale mam nadzieję, że jeszcze uda się mi wygrać. Ej, no, no. Jak teraz te dwie piłki wpadną, to jesteśmy przegrywami. No, wpadnij. No. Dobra, 6, 5, 4,
trzy, dwa, jeden. No nie wytrzymam. Jest, ej, jest. Ewela, nie możesz tak stać na bramce. Co to ma być? No, byłam bramkarzem po prostu. Jestem w finale, czyli co to oznacza? Oznacza to, że Rafała już nie ma, czyli wygrywam 10 kręceń. Ale tutaj, jeżeli uda mi się wygrać, mam dodatkowo 2 kręcenia, czyli będziemy kręcić aż 12 razy. Także mam nadzieję, że mi się to uda. Ja lubię tą mapkę, tylko czasami tu jest wow, bym wpadła już na laser i bym przegrała. Mam nadzieję, że tutaj wiecie, wszyscy spadną, ja zostanę ostatnia, szybko to pójdzie. Ewela, ja przypominam, że tu są same boty chyba, chociaż nie wiem, bo są trzy niki, są Stumble Guy. Ej, właśnie mnie obraziłeś teraz, powiedziałeś, że tu są same boty, że tu są same boty. Ty mnie nazywasz botem? O, nie no, Ewela gra coraz lepiej, Ewela gra coraz lepiej, jest dobrze. Dobra, jako jedyna tutaj udało mi się przejść i tym sposobem 12 kręceń. Ej, u mnie często jest tak, że za pierwszym razem już tutaj udaje mi się wykręcić nowego skina. Mam nadzieję, że też będzie tak właśnie w tym przypadku. Idziemy tutaj, 75 gemów kosztuje. 12, najpierw 10 razy, później 2 razy. Zobaczymy, czy uda się wydropić nową babeczkę. Ja teraz bardzo lubię te właśnie latające skiny, więc fajnie by było wydropić tutaj tą DJ-kę. No bo był kolejny skin do grania. Ja teraz tak szczerze, jak będę grała jakimś skinem, który chodzi, to pewnie mi się będzie mega źle grało. Koło DJ-owskie. Czy będzie DJ-ka? Mamy pandę. Koło DJ-owskie i w kole jest panda. Rafał, powiedz mi, co to ma oznaczać? Albo robot. To znaczy, że panda kiedyś była DJ-em, ale już nie jest. Aha, zmieniła tutaj pracę. No powiem ci, że ciężko wydrobić tego skina. I widzę, że tutaj jest on w ogóle... On jest chyba jedyny legendarny na tym kole. Przelatuje gdzieś tam, ale... O, jest tam. Już byłam bliziutko. Bardzo szybko. Nie byłam ani razu, wiecie, tak dwa pola, ani jedno pole obok niego. Więc wydaje mi się, że niestety tutaj... Może te dwa kręcenia dodatkowe będą szczęśliwe. Ale to ciężko. Tak szczerze wierzyłam w to, że w pierwszym tutaj rzucie mi się uda. No bo ja często tak robię. Że za pierwszym razem od razu cyk i nowy skin. I później Rafał ma presję, bo musi, wiecie, wygrywać, żeby on mógł kręcić, żeby on mógł... wydropić sobie nowego skina DJ-owskiego. To było 10 kręcenie. Ej, nie miałam tego skina, także mam dwa! Nie miałam dwóch skinów, także wydropiłam dwa skiny, których nie miałam, także jest dobrze i tak. Ale nie ma nowej DJ-ki. Mam nadzieję, że teraz dwa kręcenia i poleci. Mamy robota, którego już mam. I mamy jeszcze jednego skina i tym nowym skinem będzie, uwaga... Nawet nie było blisko, ej, dobra. To jest, Rafał, ciężki challenge. Okej, mamy wyścig na samym początku, czyli ulubiona mapa Eweli, gdzie ją zawsze na samym początku młotek strzeli. Czy Ewela, to jest prawda? Tak, wydaje mi się, że to może być prawda. I właśnie mnie strzelił tak, że tutaj wykrakałeś, ale ja latam w powietrzu. Ale dostałaś XD i oczywiście Rafa tutaj przegonił już Ewelę. Słuchajcie, ogółem na ten meczek wybrałem mega kozackie mapy, więc oglądajcie ten meczyk do końca. I właśnie Ewela, nie wiem czy wiesz, będzie ci ciekawostkę. Ja ci powiem, że mnie dwa razy pod rząd kulka walnęła i nie wiem czy przejdę do drugiej rundy, ale powiedz, no słucham. Ciekawostka jest taka, że... coś miałem powiedzieć i zapomniałem. Ciekawostka jest taka, widzowie, że... Ej, zapomniałem. No jaka ta ciekawostka, Rafał, dawaj. Ciekawostka jest taka, że kto wygra, no to kręci kołem. Bardzo fajna ciekawostka. I dużo nas tutaj na tej mapie jest. I tutaj jak jest dużo na tej mapie, w sensie w drugiej rundzie jak jest ta mapka, to jest... Miał, że ty już odpadłeś. Nie wytrzymam, no odpadłem, no. Ja cię kręcę. Rafał, z kim ja tu mam Nie, prawie mnie tutaj jest ten, na laser stegowali. Dobra, wygrywamy to i znowu mamy 12 kręceń. Rafał, czy to tak działa, czy nie działa? No musisz wygrać cały mecz, nie tylko tą rundę, tylko jeszcze kolejną. Aha, ja zapomniałam, że to nie jest finał. Okej, okay. Czyli stara, przechodzimy do finału, czyli walczymy o 12 kręceń. Ej, ja lubię tą mapkę. Tutaj ciężko jest dojść jakoś tak bardzo daleko, bo komuś się lekko podwinę noga i no, no niestety jest przypał. Ja wam powiem tak, ja bardzo lubię iść tą stroną i mam nadzieję, że tutaj ta strona jest szczęśliwa i dzięki niej właśnie wygram. Ja robię tak. Wow, prawie nie doskoczyłam. Wygraj to. Czekaj. Tak. Ewela, wow. Co się skupia. Wow, tutaj czekaj, bo tutaj full skupienie. Ja lubię być z przodu, bo wtedy mam więcej czasu, wiecie, na nas zastanowienie się. Dobra, dwie osoby odpadły. Trzy osoby już odpadły, Ewela. Ej, stresuję się, to jest stresu... Wow, ledwo tutaj przeszłam.
Ej, a skąd boty wiedzą, że to tak się skacze? No bo to może nie są boty. Może tak to jest. Dobra, dwie osoby zostały. Ostatnia osoba. Padły. Brawo. Czyli kręcimy sobie znowu 12 razy. Najpierw mamy dziesiąteczkę. No tak szczerze, czuję, że w dzisiejszym odcinku może być ciężko wydrobić tego skina i jak on poleci tutaj w tej serii, to będę naprawdę w szoku. Mamy jakiegoś tutaj motocyklistę. No tutaj widać, że chyba mało DJ-owskich skinów. I nawet ja nie jestem blisko tego złotego skina tutaj legendarnego, tylko on tak tylko przeminie gdzieś tam daleko. Jestem mega ciekawa, jak ten skin też wygląda od tyłu, bo od przodu to tak średnio bym powiedziała, a my jak gramy, to raczej widzimy skina od tyłu. O, i mam nowego skina! Co ty gadasz? No i elegancko! No i bardzo elegancko! Szkoda, że tu nie ma więcej nowych skinów, bo bym miała tutaj coś fajnego. Ciekawa jestem, co ona ma na plecach, bo ona jakiś ma chyba plecak odrzutowy. Także za chwilę, jak tutaj przekręcimy, to zobaczymy, czy mam rację i może mi poleci drugi raz. Czyli co, Rafał? Kręcić dalej, czy nie kręcić? Wydaje mi się, że gramy mecz. A jeszcze ten, kim się kręci? A no to kręć, no jak się kręci, no to niech się kręci. No to mi się kręci, zobaczymy, czy poleci coś nowego, bo wcześniej miałam dwa skiny, których nie mam jeszcze w swoim ekwipunku, także możliwe, że tutaj jeszcze coś nowego poleci. Mamy pszczółkę i ta pszczółka, mamy coś nowego? Nie, mamy tylko jednego tego legendarnego skina, także wchodzimy sobie tutaj w dostosuj. Mamy tutaj legendarne skiny i szukamy, tutaj jest jeden latający, ale to nie ten. Mamy taką babeczkę i ona ma taki plecak z takimi dźwiękami, więc wydaje mi się, że fajnie by było zmienić do niej kroki, chociaż te kroki będą pasować. I teraz widzowie przechodzimy do rundy, w sumie do meczu, który nie będzie mówił, kto będzie kręcić, ponieważ ja będę kręcić i weźmiemy sobie również kręcenia Eweli, czyli jeśli tutaj skończymy to, to kręcę 12 razy. Ewela, jak podoba ci się skin? Mi się podoba bardzo, ja lubię takie latające, także podoba mi się i tutaj jeszcze on jest taki duży. Więc to jest jedynie w sumie taki jeden minus, ale za chwilę zobaczycie, a tobie jak się podoba? No właśnie ja tu zaczynam we wszystko uderzać jak na razie, ja jeszcze go nie widziałem. Zaraz go zobaczymy, dobra, Ewela jest gdzieś tam po prawej stronie. Widzowie, ja też chcę tego skina, oglądajcie, czy mi również uda się go uzyskać, dobrze by było, ale tak szczerze zaczynam w to wątpić. I mamy Ewelę, ej, jaki fajny skinek. Ładna jestem, no fajno, jest tylko szkoda, że jest taki zamaskowany, nie? Ale ten plecak jest fajny i to niebieskie, które dołożyłam, te kroki fajnie pasują do niego. Ej, no to jest kozackie, dobra, przechodzimy do rundy numer 2 i zobaczycie zaraz, jak Ewela gra. O nie, Rafał, co ty to ustawiłeś? Ej, to jest ulubiona mapa twoja, specjalnie dla ciebie, Ewela. Dzięki, Rafał, jeszcze tutaj widać, jak ja nią gram, dzięki. Ja tutaj sobie idę bezpieczną dróżką, powolutku, mam nadzieję, że mi się uda. Hop, hop. W ogóle tutaj ten skin nie jest tak mało wyrazisty. Czekam, się spalą tam, a ja sobie przejdę, dobra. Ej, ja nie mogę w ogóle tego przejść, rozumiesz to? Jestem totalnie z tyłu, totalnie. Co tam się dzieje? O nie, kulka by mnie tutaj. Ja tutaj full skupienie, dobra, idziemy. O, o, jesteśmy tutaj. Dobra, mi idzie nawet spoko, jestem tutaj już połowie, że tak powiem. Oceniajcie w komentarzu, jak wam się podoba nowy skin, dajcie jakąś ocenkę. Wydaje mi się, że tutaj ten plecak odrzutowy daje jakąś siłę, że mi tutaj lepiej idzie, tak mi się wydaje. Oj, spadłam. Ej, ale to jest masakra, Ewela, ja w ogóle tutaj nie mogę tego poprzechodzić, a ty już jesteś tak daleko. Ja też nie mogę, ej, cześć! O, siema, uważ. Aha, bo tutaj nie ma tego lawy. Myślałem, że jest przez chwilę. Dobra, czekaj. Czekaj. Wow. Czekaj. Wow. Czekaj. Zaraz nikt tego nie przejdzie, jak tak będziemy czekać. No ale tutaj się nie da przeskoczyć, nie? Bo trzeba poczekać jak lawa. Ej, a pamiętasz, jak graliśmy pierwszy raz i to było takie ciężkie tutaj? No dla mnie dalej jest ciężkie. To tutaj? Wow, no. Nie gadaj, to jest łatwizna. Dobra, dobra, jesteśmy, widzę, pierwsi. Dobra, Ewela, ciśnij do mety. Taj, że mnie zwaliło? Widziałem to. Wow, dobra. Ledwo, ale jestem. Zobaczcie, jaki kozacki finał. Jeden na jednego i mamy całą planszę na siebie. Ewela pewnie dostanie pierwszą bombą i ją po prostu zrzuci. Nie, 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 nie. Ja tutaj robię winka, żebyś ty nie miał nowego skina. Tutaj za to, że takie głupotki gadasz. To ja tak robię, żeby Rafał nie mógł kręcić i żeby nie miał tutaj tej... Co to było? No mi prawie. Mi samo skoczyło. Myślałam, że ty mnie jakoś popchnąłeś czy coś. A? Ej, w ogóle zobacz, nas jest więcej niż was. Nas jest czwórka. Ale oni nic nie widzą, także nie wiedzą, gdzie te bomby lecą. Ja zróbmy tak, że ja stoję na środku i się nie ruszam. Taki challenge. XT. Ale mam warto. Ja myślałam, że już... Ej ty, mordko! No co? Mnie?
Macie tutaj, patrz. O, easy win. Ej, nie mogę się ruszać. Dobra, jestem. Ej, idź tam na swoje miejsce, tu jest moje miejsce. Co ty to tutaj robisz? Dobra, ja idę tutaj, patrzcie. Tutaj to wygrywamy, na luzie. No i zobaczymy, obca wejdzie. Ej, przecież to było daleko. Ej, to było daleko, no nie wytrzymam. Ale widzowie, mnie to nie interesuje. Ja i tak kręcę. Kręcę 10 razy i te Eweli, chyba że uda mi się szybciej. Ej, zróbmy 5. Może się uda, zobaczmy. Zróbmy 5 kręceń za pierwszym razem. Nie, trafiłem Ewelę. Ale heca, i ja cię kręcę. Ewela. Co tam, małpa jakaś, czy co? Mamy za drugim razem! Za drugim razem legendarny nowy skin. A ja musiałam ponad 20 razy zakręcić. No może nie ponad 20, ale z 15. Ja wyczułem, żeby nie kręcić tu tyle razy. Widzowie, dla was, co zostało, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej. I za niedługo pojawią się być może tryby Fortnite'owe, więc jeśli chcecie dalej Stumbla, zostawiajcie łapki, subskrybujcie kanał i wbijajcie na te filmy, które widzicie. Trzymajcie się, na razie, cześć!